Bardzo serdecznie zapraszam na wystąpienie pod tytułem Bariery rozwoju humanistyki w systemie organizacji nauki w Polsce, które wygłosi profesor Przemysław Urbańczyk z Instytutu Etnologii i Archeologii Polskiej Akademii Nauk. Panie premierze, magnificencjo, panie prezesie, szanowni państwo. Kiedy dziekan Wydziału Humanistycznego zadzwonił do mnie z propozycją zabrania głosu, przede wszystkim zapytałem, dlaczego ja? Odpowiedział, że między innymi dlatego, że jestem archeologiem. A archeolog to takie dziwne zwierzę naukowe, które jest zaklasyfikowane do nauk humanistycznych, ale tak naprawdę zajmujemy się badaniami o typie przyrodniczym. Eksperymentalnym nawet. Także nam nie trzeba mówić o interdyscyplinarności, bo archeologia z definicji swojej, nie ma archeologii nieinterdyscyplinarnej. My korzystamy z doświadczeń chyba wszystkich nauk. Też nie trzeba nam mówić o konieczności umiędzynarodowienia, bo polscy archeolodzy pracują od Peru do Syberii, od Islandii do Omanu. Jest nas wszędzie na świecie bardzo dużo. Ale teraz proszono mnie, żebym mówił o barierach rozwoju humanistyki, o problemach w systemie organizacji. Oczywiście nie da się tego oddzielić od, powinno się mówić o w systemie finansowo-organizacyjnym nauki oczywiście, bo bez pieniędzy niczego nie zrobimy. Ja nie wiedziałem, jakie będą wcześniejsze wystąpienia, więc przygotowałem sobie oczywiście taki wstępną część, żeby pokazać, że wiem, o czym mówię, a potem na końcu będę chciał poruszyć już bardziej konkretne problemy. Więc jako archeolog chciałem przypomnieć, że wielokierunkowa autorefleksja zawsze była fundamentalną cechą gatunku Homo sapiens, którego przedstawiciele zanurzeni w środowisku naturalnym i społeczno-kulturowym próbowali i próbują zrozumieć swoją własną specyfikę. Już Sokrates powiedział, że niezbadane życie nie jest warte życia, a takie badanie powinno skutkować pogłębianiem się naszej wiedzy o kompleksowej naturze człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz w jego relacjach ze światem realnym i wyobrażonym. Tak trudny do zdefiniowania przedmiot badań sprawia, że humanistyka zawsze odznaczała się pewną nieokreślonością celów, pewną niekonsekwencją w dążeniach poznawczych, pewną niezdolnością do zaoferowania ostatecznych rozwiązań i nieskutecznością prognostyczną. Jest też bardzo zróżnicowana, gdyż obejmuje nauki tak różne jak filozofia skupiona na operacjach intelektualnych i właśnie archeologia, która jest niemal nauką przyrodniczą, bo potrzebuje laboratoriów, wyspecjalizowanego sprzętu, narzędzi, środków transportu i magazynów. Nauki humanistyczne na równi z dyscyplinami przyrodniczymi generują postęp, to dzisiaj nie ulega wątpliwości, ale przede wszystkim zapewniają spójność społeczną. Podczas gdy nauki przyrodnicze promują rozwój infrastruktury zdominowany przez technologię i zorientowany na zastosowania praktyczne, a nauki społeczne dążą do zwiększenia skuteczności struktur organizacyjnych, to humanistyka sugeruje, jak powinniśmy lub nie powinniśmy się zmieniać, aby zachować żywotność społeczno-kulturową. Humanistyka oświetla bardzo realne problemy współczesnego świata, których nie da się rozwiązać przez promowanie badań zorientowanych technologicznie. Przykładów jest mnóstwo. Chociażby jak tworzone są i podtrzymywane rozmaite granice. Jak pojedynczy ludzie i zbiorowości budują swoje tożsamości i adaptują je do warunków wzmożonej mobilności. Jak wykorzystać interakcje kulturowe. Jak globalizacja wpływa na geografię etnokulturową. Jak pojedynczy ludzie i grupy radzą sobie z rosnącą ilością różnych lojalności. Jak podtrzymywana jest ludzka integralność w warunkach rozmaitych zagrożeń? Jak mitygować agresję? Jak unikać wzrostu napięć? Jak obniżać poziom społecznego niepokoju? I można by tu dalej wyliczać. Wszystkie te problemy potrzebują podejścia humanistycznego, które jako źródło kreatywności i innowacji może być społecznie czasem ważniejsze od skutków niezwykle kosztownych eksperymentów technicznych, których skrajnym przykładem jest wybudowany za miliardy euro wielki zderzacz hadronów. Pan premier też go wspomniał. Wkład humanistyki w globalny rozwój i spójność społeczną przekracza społeczną rolę nowych technologii, gdyż to humanistyka nadzoruje porządek wartości, umożliwia porozumienie międzykulturowe i pokazuje, jak powinniśmy zwiększać świadomość i odpowiedzialność społeczną, aby zmniejszać skutki rozmaitych
zagrożeń. Z jednej strony mamy dzisiaj tendencję do stopniowego rozmywania się, czy wręcz radykalnego kwestionowania podziałów dyscyplinarnych. Mamy z tym do czynienia również w humanistyce. W tym roku była taka dwuczęściowa konferencja zatytułowana Nowa Humanistyka. Czasem mówi się o humanistyce drugiej generacji, gdzie podkreśla się to, że właściwie te stare podziały, te stare rozgraniczenia, no one tracą już swoje uzasadnienie, bo są zakorzenione w XIX wieku. Ale z drugiej strony równocześnie wydaje się, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę ekspercką. Jeżeli rozpuścimy te dyscypliny, to właściwie organizacja badań, ich finansowanie, ocena będą bardzo utrudnione. Potrzeba więc raczej wielodyscyplinarnej współpracy różnych specjalistów niż postdyscyplinarnego kwestionowania starych podziałów, których brak utrudni formułowanie strategii organizacyjno-finansowych. Powinno zachodzić zarówno przeorganizowywanie już istniejących idei, jak też kreatywne tworzenie nowych przez wychodzenie poza ograniczenia społeczne i ideologiczne. Taki wkład mogą wnosić wielcy myśliciele czy geniusze, o których mówił profesor Kubik, którzy zdarzają się jednak rzadko, ale nie zniknie też potrzeba udziału ośrodków badawczych w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Dlatego w przewidywalnej przyszłości, jak sądzę, będzie miejsce dla zinstytucjonalizowanych środowisk badawczych jako gremiów odpowiedzialnych za ewaluację globalnej produkcji wiedzy oraz za sugerowanie kierunków aktywności naukowej, które są kluczowe dla wspólnego dobra. Ten problem, czy mają istnieć dyscypliny, czy mają istnieć w ogóle ośrodki badawcze o zdefiniowanych celach, jest w tej chwili szeroko dyskutowany dwa miesiące temu w Akademii Nauk Włoskiej. Specjalna konferencja była temu poświęcona. Konkluzja była taka, że będą potrzebne i powinny istnieć. Mimo deprecjacji znaczenia humanistyki przez promowanie nauk aplikacyjnych, które pochłaniają ogromną większość środków finansowo-organizacyjnych. Ja tutaj przesadzam oczywiście, ale jednak kiedy z mediów się korzysta i kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi, może nie mówi się tego wprost, ale oni czują, że wskazuje się im, że jak będziecie studiowali tę archeologię czy socjologię, potem będziecie mieli problemy z zatrudnieniem, że jednak co inżynier to inżynier, co mikrobiolog to mikrobiolog, to są te konkrety. Więc tu bardzo się cieszę, że pan premier podał te wyniki badań, z których wynika, że nie, że właśnie absolwenci nauk społecznych i humanistycznych świetnie sobie radzą na rynku pracy, bo mają szerokie wykształcenie i ten podkład intelektualny, który zwiększa ich adaptacyjność. No ale mimo tego trzeba stwierdzić, że wciąż jeszcze są środowiska humanistyczne, które promują samą ciekawość badawczą i potrzebę tworzenia nowej, solidnie ugruntowanej wiedzy. Dzięki nim wciąż jeszcze potrafimy odróżniać wiedzę ważną od nieważnej lub zgoła niepoważnej, czy też jawnie fałszywej, którą promuje chociażby internet. Humanistyka wciąż jeszcze jest atrakcyjna społecznie, o czym świadczy napływ na uczelnie wciąż nowych rzesz studentów. Badania humanistyczne wciąż jeszcze przyciągają ludzi, którzy chcą się nauczyć, jak widzieć przestrzeń antropologiczną. Aby to wciąż jeszcze, które powtórzyłem kilkakrotnie, nie było tylko desperacką nadzieją, lecz optymistyczną wizją, potrzebna jest polityka kształtowania w społeczeństwie świadomości kluczowej funkcji nauk humanistycznych i ich organizacyjno-finansowe podtrzymywanie przez nastawione na przyszłość strategie długofalowe, w których unikać się będzie rozwiązań rewolucyjnych. No, wydaje mi się, że tutaj mam kilka takich 10 punktów, które wydały mi się dosyć ważne. No, potrzebna jest jasna deklaracja, że nauki humanistyczne są potrzebne i będą trwałą częścią systemu edukacyjno-badawczego. No, żaden z ministrów nauki tego nie kwestionował. Obecny minister podkreślał to kilkakrotnie, ale tutaj za tym powinny też pójść konkretne sugestie czy konkretne rozwiązania,
które by zapobiegły próbom likwidacji tych takich mniej ważnych kierunków, tych mniej aplikacyjnych. Czy trzeba zastosować narzucenie uniwersytetom kwot osobowych, finansowych czy organizacyjnych, że pewne dziedziny po prostu muszą istnieć, żeby uniwersytet mógł się w ogóle nazywać uniwersytetem. Drugi problem to w Polsce obserwujemy od jakiegoś czasu już takie odreagowywanie skutków skrajnego liberalizmu, który był z kolei reakcją na ścisły centralizm ustroju komunistycznego. I pojawiła się tendencja do ponownego centralizowania systemu podejmowania decyzji, co dla nauki moim zdaniem nie jest korzystne. W nauce trzeba zadbać, by był to centralizm strategiczny, a nie zadaniowy. Polityka państwa powinna polegać na wyznaczaniu kierunków, a nie norm szczegółowych. Chociażby przykładem tego jest, żeby podtrzymywać dominację strategii finansowania typu bottom-up czy blue sky, to się nazywa, a więc otwartych konkursów, a w każdym razie ich zdecydowaną przewagę nad działaniami ściśle ukierunkowanymi. Błędem moim zdaniem jest narzucanie doraźnych tematów ciałom takim jak NPRH, które powinny wspierać całe środowisko naukowe. Tutaj, panie premierze, nie zgodzę się z panem, a posłużę się chociażby, dostałem godzinę temu wyniki obrad paneli młodych badaczy, gdzie właśnie panel poświęcony finansowaniu nauki systemom grantowym poddał zdecydowanej krytyce to, czym teraz stało się NPRH. To chociażby narzucanie jakichś priorytetowych tematów. To nie o to, ja się czuję jednym, tutaj jest też profesor Ewa Dalik-Turek, żałuję, że nie ma profesora Boleckiego, jednym z pomysłodawców tego. 7 lat temu opublikowaliśmy w forum akademickim na ten temat tekst i wspaniale, że to zostało zrealizowane, ale wydaje mi się, że ta tendencja, którą teraz widzimy, nie mówię już o zmniejszeniu środków prawie 3-krotnym, ale właśnie promowanie jakichś tematów to powinno być otwarte dla wszystkich. Inaczej pewne środowiska, jeżeli będą wiedziały, że nie mają szans na aplikowanie, to w ogóle przestaną się tym interesować. A poza tym ta strategia top-down, czyli narzucania, już nie mówię, że przez jakieś gremia urzędnicze, ale nawet przez bardzo mądre gremia profesorskie, ona się po prostu nie sprawdziła. Ja już to przeżywałem w European Science Foundation, w European Research Council, gdzie na początku właśnie próbowano wymyśleć, czy pozostawić takie kanały, gdzie myśmy wymyślali jakieś tematy, to zupełnie się nie sprawdziło. Jakość zgłaszanych wniosków była słaba i jedna i druga organizacja szybko od tego odeszły. Kolejne niebezpieczeństwo, wydaje mi się, to jest skłonność do etykietowania nauki, która wiąże się też z chęcią wszystkich rządów do angażowania humanistyki w bieżące spory polityczne, a szczególnie doraźnego forsowania jednych rozwiązań czy jednych kierunkiem kosztem innych. Przykładem tego jest na przykład, czy aktualna dominacja zapotrzebowania na badania ostatnich 70 lat naszej historii, wyraźna, mocno wspierana, prawda, i medialnie, i politycznie, i finansowo, organizacyjnie. Czy, ja rozumiem, że to jest ważne, ale może trzeba zakreślić jakiś horyzont czasowy albo horyzont celów. Czy to tak będzie już zawsze, że te 70 lat ogromna większość środków na to pójdzie, a pozostałe 4 miliony lat to mają gdzieś sobie tam egzystować jako takie ozdobniki? Myślę, że tu też wymaga to strategicznej decyzji i otwartego postanowienia sprawy. Poza tym niepokoi mnie też to dodawanie do wszystkiego w tej chwili również w nauce tego przymiotnika narodowy. Również nasz kongres ma być narodowy. Muszę powiedzieć, że z punktu widzenia humanistyki to jest niepokojące. Nie ma humanistyki narodowej i nienarodowej.
Tym bardziej, że w podtekście to jest jakieś nienarodowe, to może jest też niepatriotyczne. Jest humanistyka zła i dobra. Więc to, wydaje się, że jak doda się ten placet narodowy, to wszystko od razu staje się lepsze i bardziej akceptowane przez władze. No, moim zdaniem trzeba podtrzymywać tę żyzną różnorodność celów i metod badań, które wykorzystują przeróżne podejścia i zajmują się przeróżnymi tematami. Pozostawić badaczom inicjatywę, bo to stamtąd wychodzą zupełnie nowe pomysły, nowe kierunki badań. Nie da się ich wymyśleć za biurkiem nawet najmądrzejszego profesora. Bo nawet najmądrzejszy profesor opiera się na swojej własnej wiedzy, na doświadczeniu przeszłości. To młode pokolenia i właśnie te grassroots. Tak powinniśmy podchodzić do finansowania i traktowania humanistyki. No więc potrzebna jest oczywiście akceptacja różnorodnych tradycji intelektualnych i specyfiki dziedzictw, łącznie z językowymi, które gwarantują społeczno-kulturowe bogactwo ludzkości. Więc tutaj też ta równowaga. Z jednej strony potrzeba umiędzynarodowienia współpracy ponad granicami narodowymi, z drugiej strony konieczność podtrzymywania badań nad nami samymi, nad tym, kim my jesteśmy, skąd się wzięła Polska, skąd się wzięli Polacy, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, dlaczego jesteśmy inni od naszych sąsiadów. To jest kluczowe. Żeby zrozumieć samych siebie, musimy sięgnąć do swoich korzeni, ale równocześnie powinniśmy to robić w taki sposób, żeby to było interesujące dla badaczy z zagranicy. Profesor Kubik o tym mówił, że czasem wspaniali humaniści, socjologowie polscy piszą teksty, one są bardzo ważne, tylko one są tak napisane, tam nie ma myśli ogólnej, którą można by zainteresować badaczy zagranicznych. Jesteśmy skupieni sami na sobie i w sposób bardzo specyficzny. Humanistyka potrzebuje elastycznych strategii badawczych, to kolejny punkt, które uwzględniają specyfikę badań mniej technologicznych, które bardziej korzystają z dużej liczby mniejszych projektów. To też jest ciągle powtarzający się problem w różnych instytucjach. Teraz w Horizon 2020, gdzie też jestem tam w grupie ekspertów właśnie do spraw nauk humanistycznych i społecznych, i wszędzie tam trzeba przypominać, że badania humanistyczne są inne. Nam nie potrzeba 10 projektów po 1,5 miliona euro, tylko raczej 150 projektów po 100 tysięcy euro. A czasem humanista potrzebuje 20 tysięcy złotych. Więc to oczywiście łatwiej jest rozliczać 5 projektów po 1,5 miliona euro niż 100 projektów dużo tańszych. Kolejny problem to powstrzymanie wyraźnej degradacji jakości profesur i habilitacji w naukach humanistycznych, których przedstawiciele coraz częściej idą na łatwiznę, mówiąc kolokwialnie, zgłaszając jako istotny dorobek zbiory artykułów. Moim zdaniem to jest bardzo niepokojące. To jest jeden z rezultatów tego, że próbuje się wymyślić kryteria, które dla wszystkich nauk byłyby identycznie i równie skuteczne. No akurat skutki w zakresie humanistyki moim zdaniem są fatalne. W zeszłym roku też pisałem o tym w forum akademickim, że niektóre habilitacje są już na słabszym poziomie niż doktoraty, bo od doktoratów wymaga się ciągle napisania monografii. Pomyliłem się. Już w tym roku pojawiają się wnioski o doktoraty na podstawie skserowanych artykułów kilkunastu. Więc pytam, czy może być samodzielnym pracownikiem naukowym w zakresie humanistyki ktoś, kto nie potrafi napisać monografii? Tu też młodzi nasi badacze podkreślają, że w humanistyce monografia powinna być szczególnie doceniona. To jest to, czego powinno się oczekiwać od profesora. Umiejętności sformułowania szerokiej myśli z szerokim horyzontem, oczywiście odpowiednio udokumentowanego. A nie pisania tylko jakichś tam drobiażdżków i potem jak się zbierze tych drobiażdżków odpowiednio dużo, składamy je i udajemy, że to jest jedna całość i występujemy o habilitację, a potem profesury. Skończy się tak, że będziemy mieli niedługo profesorów w zakresie humanistyki, którzy nigdy żadnej książki nie napisali.
No więc ta rozmaitość kryteriów, uwzględnienie specyfiki. Oczywiście ja nie wymagam, żeby konstruktor nowego samolotu, żeby on uzyskiwał habilitację, żeby musiał to opisać na 300 stronach. Nie, skonstruował samolot, on lata, to jest co innego. Ale znowu, no, humanistyka jest taka, jaka jest. I ta konieczność ich odróżnienia tych nauk od innych jest potrzebna. Z habilitacjami ciągła dyskusja. Ta przewaga tego, o czym mówił profesor Kubik, no jednak w tym dyskursie o nauce przeważają nauki aplikacyjne, techniczne, przyrodnicze, ścisłe, gdzie podkreśla się, że właśnie habilitacje właściwie nie są potrzebne. Moim zdaniem, też mówiłem to wielokrotnie, są potrzebne i będą tak długo, dopóki nie zakorzeni się u nas, nie będzie możliwy mobilny system kariery naukowej. Dopóki tak jak w Ameryce, każdego stopnia nie będzie się robiło na innej uczelni, a więc ktoś, kto dostaje tenure, profesurę, to wiadomo, że on przeszedł przynajmniej przez 4 mocno obsadzone i bardzo ostro oceniane konkursy. Natomiast jeżeli to jest w jednym środowisku kariera, przynajmniej ta habilitacja w postaci monografii, ciągle mówię o humanistyce, powinna być podtrzymana. Status finansowy profesorów belwederskich. Panie premierze, no albo to jest ta śmietanka badaczy i naukowców, ci najlepsi z najlepszych, no jeżeli tak, no to powinno się im zafundować, zapewnić godziwe warunki pracy i życia. To powinno być ze sobą powiązane. Jeżeli ktoś zostaje uznany za ten największego eksperta w swojej dziedzinie, to bez względu na to, czy on pracuje w wyższej szkole zawodowej, no chwała mu, jeżeli się zdecyduje na taki etat, czy na wyższej uczelni, czy w Polskiej Akademii Nauk, powinien mieć zapewnione możliwości pracy zgodne z tym, że uznany został za wybitnego eksperta. No tutaj wspomniałem Polską Akademię Nauk. No, jeżeli chodzi o Wydział Pierwszy, czyli właśnie tam są nauki humanistyczne, no to ja mam doświadczenie, bo ja pracuję i na uczelni, i w Polskiej Akademii Nauk, no to ja odczuwam, że to jest taka strategia zagładzania tych instytutów. Tam pensje są już nawet trzykrotnie niższe niż na uczelniach. No nie wiem, czy chodzi o to, żeby te instytuty same się zlikwidowały, żeby wymarły z moim pokoleniem? No, jeżeli nie, to a przede wszystkim w ogóle trzeba utrzymać te instytuty. One należą, większość z nich, do czołówki w nauce polskiej. Doświadczenia węgierskie, czeskie czy bułgarskie, gdzie pozostawiono w Akademii samą korporację, a instytuty zlikwidowano lub połączono z uczelniami, no właściwie niczego nie przyniosły. Tam to się nie przełożyło na żadną poprawę badań naukowych. Te instytuty panowskie to jest ogromny przywilej pracy tam, ale też produktywność, bo jest możliwość pracy bez obciążenia dydaktyką, jest ogromnie ważna. Kolejny problem, no jednak dezintegracja tego środowiska nauk humanistycznych. W tej chwili głównie każdy sobie, archeolog, historyk, lingwista, psycholog, jak to zrobić? I to się pogłębia moim zdaniem, ta samoizolacja poszczególnych dyscyplin. Mój pomysł na to jest, że tu właśnie, tutaj działanie strategiczne, uruchamianie wielkich, multidyscyplinarnych programów rządowych, ale nie tematycznych, tylko ukierunkowanych, no na przykład zadedykowanych Polsce Wschodniej. Na ściśle konkursowej zasadzie, żeby powstały konsorcja wielodyscyplinarne. Żeby ten region, który zawsze był trochę zapomniany, jest na niższym poziomie, żeby go podnieść, ale nie mówić badajcie jakiś tam okres, badajcie jakiś zapomniany język. Nie, wnieście coś do wiedzy o całym tym regionie. I tutaj tylko ministerstwo może uruchomić taką działalność. Jeżeli humanistyka ma mieć wpływ na społeczeństwo, to trzeba zapewnić wpływ badaczy na przykład na konstruowanie podstaw programowych w szkołach. Jeżeli ta reforma, no wszystko wskazuje na to, że się odbędzie, no to teraz jest czas, żeby właśnie najwybitniejszych badaczy
do tego wciągnąć, żeby w szkołach nie promować wiedzy przestarzałej albo wręcz fałszywej na obecnym etapie naszej wiedzy. A są takie przypadki, że przez dziesięciolecia w podręcznikach szkolnych utrzymuje się jakiś pogląd, o którym my dawno wiemy, że on jest sprzeczny z aktualną wiedzą. Tutaj mój pomysł jest na... No, mowa była o tych filozofia w szkołach, ale gdyby tak w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji dać każdej szkole niedużą sumę, która może być wydana tylko na zaproszenie jakiegoś naukowca z wyższej uczelni czy z Polskiej Akademii Nauk. Raz do roku, na początek. My to oczywiście robimy. Ja nawet miałem zajęcia z archeologii w przedszkolu i z dużym sukcesem. Ale oczywiście szkoły nie mają na to pieniędzy, nie mają czasu, ale jakby dostali, żeby co roku mieli 1000 złotych, żeby móc zaprosić kogoś z dowolnej dziedziny. Ja bym chciał, żeby to było z humanistyki, ale i z innych. Żeby ci naukowcy mieli kontakt z tymi najmłodszymi, którzy przejmą przecież po nas tę pałeczkę badań. Dużą szansą jest współpraca z samorządami lokalnymi. Ja to widzę, może dlatego, że jestem archeologiem, ale samorządy coraz chętniej angażują się w przedsięwzięcia naukowe, licząc na przyciągnięcie zainteresowania agent rządowych i zwykłych ludzi, i też takie inicjatywy powinno się wspierać. Trzeba oczywiście umiędzynarodowienie, to wszyscy o tym mówimy, umiędzynarodowienie polskiej humanistyki, która zbyt często skupia się na problemach lokalnych, które nie prowokują zainteresowania badaczy zagranicznych. No tu aż się prosi, mówi się o tym od dłuższego czasu, ale wprowadzenie jednak recenzentów zagranicznych, obowiązkowe, wprowadzenie ewaluacji, oceny polskich instytucji naukowych przez gremia międzynarodowe, co się właściwie wszędzie robi dookoła, tylko w Polsce instytuty nasze są oceniane głównie, a środowiska są nieduże, więc oceniamy samych siebie. Ostatnio pisałem ocenę Instytutu Archeologii Słowackiego, przedtem w Irlandii. Jednak spojrzenie z zewnątrz, tak jak profesora Kubika, jest ogromnie ważne. Bo ci ludzie inaczej patrzą na tę naszą rzeczywistość. Kolejnym problemem to jest tego umiędzynarodowienia, skłonienie badaczy zagranicznych, żeby nie tylko przyjechali do nas, wygłosili wykład, czy spotkali się z jakąś grupą badaczy, ale żeby tu na dłuższy okres zamieszkali, prowadzili tutaj badania we współpracy z naszymi tu na miejscu. Prezydium Polskiej Akademii Nauk właśnie taką inicjatywę uruchomiło w zeszłym tygodniu. Jeszcze jeden bolesny moim zdaniem problem to są konkursy na stanowiska w placówkach naukowych i na awanse. Niestety cały czas są to, brutalnie mówiąc, w większości wypadków konkursy ustawione. Jak mówią moi koledzy, ogłasza się konkurs, ale to jest konkurs nie na najlepszego doktora, tylko na najlepszego Kowalskiego, który jest naszym kolegą, właśnie zrobił doktorat czy zrobił habilitację, i trzeba to stanowisko obsadzić. A jest tak dlatego, że w komisjach konkursowych przewagę mają właśnie pracownicy z tego samego instytutu, którzy oczywiście nie skrzywdzą tego kolegi. To jest bardzo sympatyczne. Społecznie może zwiększa spójność tego środowiska, ale w nauce przeciwskuteczne. Ja zawsze mówiłem brutalnie, w nauce nie ma sprawiedliwości. Nauka jest wyłącznie dla najlepszych. Nie ma tam, że ktoś jest sympatyczny, nie zrobiłeś stopnia. Właściwie te przepisy o tym, że jeżeli się nie zrobi doktoratu czy habilitacji, to właściwie powinno się rozwiązać umowę o pracę, bardzo rzadko to się dzieje. W większości wypadków jakoś to się omija, przedłuża się te terminy, dodaje jeszcze 2 lata, jeszcze, niech zrobi te habilitacje. A jak nie potrafi, to uznamy mu ten zbiór artykułów i go wypromujemy. To jest moim zdaniem jedna z bolączek polskiej nauki w ogóle, nie tylko humanistyki.
Muszę już kończyć, ale chętnie jeszcze bym wspomnę tylko o problemach. Wczoraj, zdaje się, debata oksfordzka temu była poświęcona, o skutkach rozwoju technologii cyfrowej i informatyki. Moim zdaniem tutaj niezwykle ważne dzieją się rzeczy. Wydaje mi się, że po raz pierwszy straciliśmy kontrolę nad skutkami wprowadzenia nowych technologii. Ledwo poradziliśmy sobie z globalizacją, już mamy do czynienia z hiperłącznością, z infosferą. Już mówi się on-life, czyli bycie w sieci. Rośnie pokolenie, które całkowicie inaczej percypuje świat, całkowicie inaczej chłonie wiedzę, nie potrafiąc jej oceniać, które działa równocześnie wielokierunkowo, które myśli całkowicie inaczej. I tu trzeba się zastanowić, ja nie wiem, czy temu w ogóle można przeciwdziałać. To jest po prostu rozwój już w tej chwili samorzutny. Jeżeli jedyne, co możemy zrobić, to wyłączyć prąd i wyłączyć sieć. Inaczej już tutaj zrobić się nie da. Ja wręcz podejrzewam, że może nie moje pokolenie, ale następne, to będzie ostatnie pokolenie, które jeszcze będzie pisało książki czy jakieś większe dzieła. Ostatnie pokolenie, które operuje narracją linearną, a nie takim bieganiem we wszystkie kierunki jednocześnie, bez określonego celu. No właśnie wędrówka po sieci, sama wędrówka to jest wystarczająca aktywność intelektualna. Nie ma w tym celu, nie ma dążenia do czegoś, nie ma budowania wiedzy czy budowania autorytetu, bo ta wiedza, trzeba przede wszystkim gromadzić te lajki, popularność tej styli, nie autorytet, nie wiedza, popularność. Więc ta nauka w tej chwili ma śmieszyć, tumanić i przestraszać. A czy ta wiedza jest rzeczywiście coś warta? Ona może być atrakcyjna, bo atrakcyjnie opakowana, ale no, tutaj tu jest poważny problem. I ja się obawiam, że stoimy w obliczu rzeczywiście rewolucji już nie technologicznej, bo czwarta rewolucja technologiczna już ma miejsce, ale skutków tej rewolucji. Wszyscy chętni, prawie wszyscy mają dostęp do wszystkiego w każdej chwili i wszędzie. Tego jeszcze nigdy nie było. A jeżeli wszyscy mają dostęp do wszystkiego i wszyscy mogą do sieci wrzucić, co im się tylko podoba, nikt na tym nie panuje, to jest w ogóle nieukierunkowane, w związku z czym jak zadbać, żeby z tego chaosu wyciągnąć jakąś wiedzę, która okaże się przydatna, no ja muszę powiedzieć, że nie wiem. Ale to pozostawiam już do namysłu następnemu pokoleniu. Dziękuję bardzo.